Jeśli chodzi o wizę do Wietnamu, mamy kilka rodzajów czy kilka możliwości uzyskania tej wizy. Natomiast jedna informacja jest taka, że tę wizę Państwo, jeśli macie Państwo polski paszport, będziecie potrzebować. Dzisiaj na temat wiz do Wietnamu, zmian, które były ostatnio, nowych możliwości, rozmawiam z Kasią. Dzień dobry. Razem pracujemy w Visa Service, gdzie na co dzień pomagamy w sprawach, które załatwiamy w ambasadach, ministerstwach i innych urzędach. Dzisiaj wiza do Wietnamu, zanim przejdziemy do omówienia tych wiz wietnamskich, zachęcam do subskrypcji kanału i obserwowania najnowszych informacji. Wizy do Wietnamu, mamy kilka rodzajów czy kilka możliwości uzyskania tej wizy do Wietnamu. Jakie w ogóle, jak się charakteryzują, jakie są rodzaje wiz do Wietnamu, jak je uzyskać? Do Wietnamu oficjalnie możemy wjechać i na e-wizę, i na wizie bronionej paszportu, i na promesie wizowej. W praktyce myślę, że naprawdę zdecydowana większość osób wjeżdża na e-wizę. Jest to zdecydowanie najprostszy i też najtańszy proces, jaki można wybrać. Taka wiza może być wizą jedno- bądź wielokrotnego wjazdu, może być na maksymalnie 90 dni, chociaż standardowo się aplikuje wizę 30-dniową jednokrotną. Jeśli chodzi o to, w jaki sposób podjąć decyzję, co jest dla nas najwygodniejsze, no to praktycznie zawsze aplikują o e-wizę. Zasady pobytu są praktycznie takie same na wizach i zwykłych, i wbijaniu do paszportu, i na e-wizach, i na promesach. Natomiast tutaj zdecydowanie proces jest przede wszystkim najtańszy i najczęściej najszybszy. Jeszcze niedawno mieliśmy wizy jednokrotne. To były wizy na 30 dni, teraz mamy już wizy wielokrotne na 90 tak. dni. Czyli dla Państwa przy dłuższych podróżach wielokrotnych, jeśli Państwo odwiedzacie sąsiednie kraje, ta wiza wielokrotna będzie chyba najlepszym rozwiązaniem. Tak, zdecydowanie. Jeżeli się jednak wyjeżdża z kraju, wjeżdża się do kraju ościennego, zdecydowanie najlepiej zaaplikować o wizę wielokrotnego wjazdu. Jakie są w ogóle koszty, jak długo czekamy na wizy? Standardowo taka wiza kosztuje $25. To jest taka najbardziej podstawowa cena, którą wnosimy za e-wizę. Jeśli chodzi o promesy, jeśli chodzi o wizy pijane do paszportu, tutaj te ceny się będą różnić. W zależności od czasu, jaki mamy, ponieważ no, promes najczęściej aplikujemy, kiedy ktoś się orientuje dzień, dwa dni przed wylotem, że musi mieć po prostu wizę zrobioną, ponieważ czas na te oczekiwania na taką wizę to jest około 5 dni roboczych. Wspomniałaś o promesach, bo promesy to jest coś, co chyba nie występuje w innych krajach. Ja przynajmniej nie kojarzę, żeby jakikolwiek kraj dawał tak zwane promesy wizowe. Co to jest w ogóle ta promesa wizowa? Jak ją używać w ogóle? Promesa to jest dokument, który my akurat uzyskujemy przez jedną z zaufanych agencji w Wietnamie, na podstawie której możemy taką wizę uzyskać sobie on arrival już na lotnisku. Coraz rzadziej o nią aplikujemy, ponieważ możemy też czasami przyspieszyć procedurę wizową też przez tę samą firmę. Tak więc najczęściej klientom się bardziej opłaca brać e-wizę, ponieważ jest po prostu taniej i nie muszą już stać w kolejce na lotnisku, żeby taką wizę dostać wbijaną do paszportu. Natomiast rzeczywiście promesa to jest dokument, z którego się rzadko korzysta. Zakładam, że pojawia się też w innych krajach, natomiast to nie jest popularne rozwiązanie. Korzystaliśmy z niego tylko oczywiście w takich sytuacjach, gdzie już nie było innej opcji tak naprawdę. Czyli w momencie, kiedy Państwa wylot jest bardzo szybko, możemy uzyskać promesę i ta promesa mówi o tym, że procedura wizowa będzie dokończona na lotnisku przylotu. Bo chyba ta promesa, o ile dobrze pamiętam, ona umożliwia na dokończenie tej procedury wizowej tylko na lotniskach, tych głównych lotniskach w Wietnamie. Tak. Tak, promesa pozwala na dokończenie tej procedury wizowej i taka promesa wymaga od nas, żebyśmy wnieśli opłatę na lotnisku za wizę, czyli te $25 dodatkowo. Oprócz tego musi mieć sobie zdjęcie, musi mieć paszport, wydrukowaną promesę. Dlatego od jakiegoś czasu zamiast tych promes robimy po prostu wizy w tym szybszym trybie, ponieważ najczęściej koszty są bardzo podobne, wręcz jest taniej dla klientów, a już nie muszą robić niczego na lotnisku. Czyli jeśli się okaże, że z jakichś przyczyn Państwo musicie z tej promesy skorzystać, to najczęściej jest wtedy, kiedy wylot jest bardzo, bardzo w krótkim czasie. Trzeba się liczyć z tym, że oprócz tej promesy musimy tę procedurę dokończyć, posiadać zdjęcia, paszport i na chwilę poświęcić na lotnisku, żeby otrzymać tę wizę finalną do paszportu. Wspomniałaś o możliwości wyrobienia wiz paszportowych, czyli jeśli się okaże, że ktoś z Państwa chce tą wizę do paszportu mieć wcześniej przed wylotem, e-wiza czy jakaś inna forma, na przykład promesy, nie jest dla Państwa odpowiednia, taką wizę paszportową też możemy uzyskać.
Tak, teoretycznie tak, natomiast w praktyce nikt z tego nie chce korzystać, ponieważ jest to proces, który wychodzi o wiele drożej, jest też dość długim procesem. Wymaga on w sumie dwóch etapów, ponieważ najpierw musimy zrobić promesę do wbicia wizy do paszportu i później z paszportem, z oryginałami musimy pójść do konsulatu. Tak więc no, w porównaniu do wizy to jest o wiele dłuższy proces. Ambasada też z reguły takich wiz nie wydaje, ponieważ wizy umożliwiają nam wjazd czy turystyczny, czy biznesowy, tak więc praktycznie nikt nie ma potrzeby, żeby taką wizę wbijał do paszportu mieć. Natomiast no, gdyby oczywiście ktoś taką preferencję miał, gdyby chciał, to jest to możliwe, żeby to zrobić. Mhm. Tak więc, szanowni Państwo, jeśli ktoś z Was kolekcjonuje wizy, chce mieć koniecznie wklejkę do paszportu, jest taka możliwość. Natomiast trzeba się liczyć z dłuższą procedurą, z większymi kosztami, natomiast technicznie jest to do zrobienia. Na co powinniśmy zwrócić uwagę, jeśli chodzi o wizy do Wietnamu? Jakie są najczęściej popełniane błędy? Co byś podpowiedziała? Myślę, że zdecydowanie najczęstszym błędem i najistotniejszą rzeczą jest data wjazdu. Często nam się zdarza, że klienci wysyłają do nas wnioski, później się okazuje, że źle wpisali datę, a wiza do Wietnamu jest wydawana na konkretną datę. Tak więc jeżeli piszemy, że wlatujemy 12 grudnia, to nie wlecimy 11. To nie jest wiza wjazdowa, tylko ona jest po prostu wydana na konkretny okres, który podajemy. Wcześniej było też tak, że nie mogliśmy wjechać przez inny port wjazdu niż ten, który podaliśmy we wniosku. Teraz oczywiście dalej kładziemy nacisk na to, żeby to się zgadzało, natomiast oficjalnie, przynajmniej w teorii, nie musi. Natomiast zdecydowanie ta data wjazdu jest najistotniejsza i to jest też dość częsty błąd. Mamy też informacje, które mówią o tym, że mamy bardzo dużo stron internetowych, które oferują pomoc w uzyskaniu wiz do Wietnamu. Natomiast też mamy informację, która mówi o tym, żeby zachować taką, powiedzmy, szczególną ostrożność, jeśli chodzi o korzystanie z takich stron internetowych, szczególnie jeśli chodzi o wizy do Wietnamu. Możesz coś powiedzieć na ten temat? No, tych stron jest bardzo dużo. Myślę, że nie wiem, czy jest kilkanaście, czy kilkadziesiąt. Natomiast jest ich bardzo dużo i jeżeli po prostu decydujemy się na złożenie aplikacji przez firmę pośredniczącą, no to trzeba każdorazowo sprawdzać opinię, czy to rzeczywiście strona, która nam tą wizę wyśle. Żeby się nie okazało, po prostu wniesiemy opłatę i będziemy czekać 3 tygodnie, miesiąc na dokument, który nigdy nie przyjdzie. Druga kwestia jest też taka, że wydaje mi się, że wyjątkowo często, jeżeli chodzi o Wietnam, klienci mylą stronę rządową ze stroną właśnie jakąś pośredniczącą, która po prostu pobiera o wiele wyższą opłatę. Mhm. Tak więc jeśli chodzi o wizę do Wietnamu, akurat w tym wypadku szczególnie polecamy ostrożność, bo mamy informację, że tych stron internetowych jest wiele i mamy też informacje od klientów, którzy do nas przychodzą, że wnieśli opłaty wizowe i okazało się, że później kontakt z takim agentem się urwał i tak naprawdę nie wiadomo, czy ta wiza w ogóle przyjdzie, czy środki są do odzyskania. Tak więc to jest jeden z elementów, który może Państwa zachęcić do skorzystania z naszych usług. W innych sprawach prosimy o kontakt. Na koniec tego filmu podajemy linka z informacją, jak można taki wniosek wizowy do Wietnamu wypełnić albo jak się z nami skontaktować. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy.